Bardzo dziękuję. Nie chcę teraz długo gadać, ale dwie rzeczy bym tylko dorzucił, żeby pokazać grozę sytuacji. Po pierwsze, pan profesor może był w podróży, ale rząd Tsiprasa miał projekt podatku solidarnościowego, który miał obciążyć średnie i duże przedsiębiorstwa działające w Grecji. Komisja Europejska się na to nie zgodziła, twierdząc, że jest to antywzrostowe. Oczywiście byłoby to bardzo dobre uzasadnienie, gdyby ktokolwiek w Grecji miał ochotę robić inwestycje z pieniędzy, które ma. Prawda? Na przykład budować nową fabrykę. No ale takich wariatów, mam nadzieję, za wielu na rynkach światowych dzisiaj nie ma. Dlaczego nie było tej zgody? No nie było tej zgody dlatego, że te przedsiębiorstwa w większości są własnością inwestorów z krajów, których rządy decydowały o przyjęciu programu adaptacyjnego dla Grecji. To są firmy z matkami w Niemczech, w Holandii, we Francji i tak dalej. Więc to pokazuje problem. Otóż nawet w tak dramatycznej sytuacji interes, kiedy pada demokracja, jest groźba, że padnie euro, rozpadnie się Unia Europejska, będzie wojna globalna. No wiecie państwo, jakie tutaj są budowane scenariusze z Grecji wyprowadzane. Nawet w takiej sytuacji skrajny finansowy egoizm nie jest w stanie na chwilę przymknąć oczu. Na chwilę nieuwagi się zdobyć. To jest jeden problem. Mi się wydaje bardzo ostry już teraz. Drugi problem, taki może trochę żartobliwy, ale poważny. Dziś w Guardianie tekst rozmowy z Jean-Luc Godardem, który nie jest żadnym ekonomistą ani politologiem, ale jest myślącym starszym panem. I Godard mówi tak. No, wszyscy bez przerwy płacimy te prawa autorskie, ale przecież to Grecy wymyślili logikę arystotelesowską, w której jest słynne słowo ponieważ. Prawda? Gdybyśmy płacili tantiemy Grekom za używanie tej konstrukcji typu na przykład jestem mężczyzną ponieważ, prawda? No nawet tam 10 pensów czy centów, tak? Za jedno użycie, Grecja wychodzi od razu. A Amerykanom płacimy za wszystko. To jest przecież umowa, za co płacimy. Byśmy się po prostu tak umówili, że za to, co dali Grecy, nie płacimy, a za to, co dali na przykład Amerykanie, płacimy. Znowu mamy do czynienia z przemocą prawa reprezentującego czyjś interes, bo to jest tylko umowa. Oni to potrafili wymyślić i wymusić, Grecy nie. To kończę, żeby pokazać, jakby dwie rzeczy mi się wydaje są istotne. Sprawy zaszły bardzo daleko i są bardzo umowne. Teraz pytanie właściwie, które jest do pana profesora, to jest takie. Czy istnieje taka siła, taki drive, który mógłby odwrócić ten proces galopujący od 30 lat? Co by go miało zmienić właściwie? A może po prostu demokracja jest, tak jak też w pańskim tekście to się rysuje, jako jedna z możliwych przyszłości. Może demokracja, w której decydują ludzie, się skończyła i zaczęła się demokracja, w której decydują pieniądze. Tak jak właśnie pisze Kin, prawda, który mówi, jest bankokracja. System się zmienił. Może on rzeczywiście z pewnymi korektami po prostu się zmienił. Panie profesorze.